Witaj w tej lekcji, dzięki której poznasz możliwości nowej subskrypcji, która pojawiła się w czacie GPT, a mianowicie Team. Jest to świetne rozwiązanie, które może okazać się czymś idealnym nie tylko dla zespołów, dla firm, które posiadają pracowników, ale może również okazać się czymś ciekawszym dla osób, które korzystały już z subskrypcji czatu GPT, ale okazało się to dla nich niewystarczające. Jakie są możliwości tej subskrypcji team Jeśli chcesz tego się dowiedzieć to zachęcam do obejrzenia całego tego materiału i bardzo pomocne jest tutaj te oto zestawienie w wersji darmowej Oczywiście mamy możliwość wysyłać przeróżne wiadomości prompty do czatu GPT uzyskiwać ciekawe odpowiedzi które mogą być dla nas pomocne ale korzystamy wtedy z darmowego modelu 3,5 i to sprawia, że posiadamy pewne ograniczenie, ponieważ nie mamy dostępu do najnowszych informacji, które znajdują się w internecie, ale sprzed kilku lat. Gdy chcemy korzystać z najnowszych informacji, które są dostępne w internecie i z lepszego modelu, który dodatkowo posiada jeszcze większe możliwości, to tutaj musimy już wykorzystać tą wersję plus bądź team. Wtedy ten model czatu GPT jest podłączony do przeglądarki internetowej, ma dostęp do innych ciekawych narzędzi, jak chociażby narzędzie DALI, które generuje nam grafiki, czy narzędzie, które pozwalają nam uzyskiwać ciekawe analizy, statystyki i znacznie więcej. Można też korzystać z tak zwanych wtyczek oraz GPTs, na które zwracamy uwagę w naszym kursie, który dotyczy płatnej wersji czatu GPT. Tam także omawiamy tą najnowszą wersję, czyli subskrypcję Team, która pojawiła się niedawno. I to co można tutaj zauważyć, różnice pomiędzy wersją Plus a Team, to oczywiście koszty. Ponosimy większy koszt. Tutaj wynosi on 20 dolarów na miesiąc. Natomiast w tym wypadku 25 dolarów, ale tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na płatność roczną. Gdy wybieramy płatność, że rozliczamy się co miesiąc, to koszt jest jeszcze wyższy. Wynosi na tą chwilę 30 dolarów na jednego użytkownika. Gdy więc tworzymy zespół na przykład dla dwóch osób, dla siebie i dla jeszcze jakiegoś jednego pracownika, no to wtedy ponosimy miesięcznie koszt 60 dolarów. I to jest jeszcze bardzo ciekawa wskazówka: że wybierając tą subskrypcję Team, nie musisz tylko myśleć w kategorii firmy i dodatkowych pracowników. Możesz pomyśleć, że ta wersja okaże się lepsza dla Ciebie, jako dla osoby, która działa solo, jest solo przedsiębiorcą. Dlaczego? No, ponieważ tutaj będziesz mógł dodać jeszcze nowego użytkownika, ale to może być Twój inny adres e-mail, który posiadasz. I na ten inny adres e-mail także logujesz się do czatu GPT, na przykład korzystając z trybu incognito w swojej przeglądarce internetowej. I dzięki temu, gdy na jednym koncie użytkownika wersji Team wykorzystasz limit zapytań do czatu GPT, który wynosi na tą chwilę 100 zapytań w przeciągu 3 godzin, no to wtedy przenosisz się do Da, drugiego użytkownika, i tam wykorzystujesz te dostępne limity, które jeszcze będą mogły występować. Ale tutaj jest jeszcze bardzo ciekawa informacja, że poza możliwościami, które posiada ta wersja Plus, które zostały już przedstawione, czyli korzystamy z narzędzia DALI, z najnowszych informacji dostępnych w internecie, czyli podpięta jest tutaj wyszukiwarka, możemy korzystać z GPTS. Także i my możemy je tworzyć, no to zobacz, że w Team, to my możemy jako twórcy tej subskrypcji zarządzać naszym zespołem i przestrzenią roboczą. Nadawać też użytkownikom pewne role. Mogą być zwykłymi użytkownikami, ale mogą też mieć rolę admin. To, co jest także istotne, to dane, które wprowadzamy korzystając z wersji Team, to gdy będziemy cokolwiek wprowadzać do naszego czatu GPT, bądź gdy stworzymy tam nasze GPTs i też wprowadzimy pewne dane, które są istotne dla nas, dla naszej firmy i nie chcemy, aby te dane gdzieś wypłynęły, były przez kogoś wykorzystane, to wersja Team bardzo w tym pomaga. I zobacz, że masz możliwość pozwolić sobie na jej przetestowanie przez jeden miesiąc. Gdy na przykład wybierzesz dwóch użytkowników, wtedy wystarczy, że klikasz sobie tutaj, wprowadzasz nazwę swojej firmy, bądź jakąkolwiek nazwę, i następnie tutaj możesz ustalić swój plan. Ten, który warto uwzględnić, gdy chcesz w ogóle przetestować to narzędzie, to rozwiązanie, tę subskrypcję, to ten plan, gdzie za każdego użytkownika płacisz 30 dolarów. Bądź inną cenę w zależności jaka będzie dostępna, i tutaj wybierasz użytkowników. Możesz na sam początek zdecydować się na dwóch, nie ma możliwości wybrać jednego. Jest jeszcze plan drugi, gdzie płacisz za cały rok, ale zobacz, że wtedy cena oczywiście jest atrakcyjna, ale na sam początek już ponosisz ogromny koszt, więc może być tak, że po kilku miesiącach testu, bądź już po pierwszym miesiącu dojdziesz do wniosku, że to rozwiązanie się tobie nie przyda, a tej ceny. Poniesionego kosztu nie będzie można już odzyskać. Więc lepszym rozwiązaniem na przetestowanie może okazać się ten oto plan. I teraz Ci ukażę, jak wygląda ten Chat wersja Team. Gdy znajdujemy się na swoim koncie osobistym, to mamy tutaj możliwość przełączenia się na tą wersję Team. I po dokonaniu płatności, domyślnie pojawimy się w tej wersji Team, a to oznacza, że Ty również możesz. Później przełączyć się na swoje osobiste konto, które może posiadać dostęp do darmowej wersji czatu GPT bądź do wersji Plus. I to, co jest tutaj dostępne, no to zobacz, gdy wprowadzamy tutaj pewne wiadomości do czatu GPT, to otrzymujemy informację, że limit wynosi 100 wiadomości w przeciągu 3 godzin biorąc pod uwagę tylko jednego użytkownika a gdy wykupiliśmy tą wersję team dla dwóch osób to to tak naprawdę te dwie osoby mają możliwość w przeciągu trzech godzin wykorzystać ten limit 100 wiadomości Gdy więc to my sami będziemy korzystać z tych dwóch dostępów które sobie zapewniliśmy decydując się na wersję team to w przeciągu 3 godzin zobacz możesz wpisać 100 wiadomości. Wystarczy, że w odpowiednim czasie przełączysz się też na tego innego użytkownika. Czyli mamy możliwość, chociażby korzystając z przeglądarki Google Chrome, wybrać sobie tę opcję, nowe okno incognito, i tam logujemy się za pomocą innego adresu e-mail, który wykorzystaliśmy, gdy zaprosiliśmy pewnego użytkownika do tej subskrypcji Team. Gdy chcesz zaprosić, to. To jest dostępne także w tym miejscu, gdzie masz możliwość wprowadzić adres e-mail, zatwierdzić Enter i następnie wysyłasz takie zaproszenie, i ta osoba musi potwierdzić, następnie klika w odpowiedni link pojawia się na właściwej stronie i tam decyduje się na zalogowanie jeśli już posiada konto w czacie GPT a jeżeli nie posiada no to musi tam wybrać opcję utworzenia nowego konta i bardzo proste jest wtedy najszybsze gdy wybiera tę możliwość zalogowania czy utworzenia konta za pomocą konta Google ale masz możliwość także wprowadzenia tutaj innych adresów e-mail, to już zależy od Ciebie, w jakim kierunku pójdziesz. Gdy chcemy zarządzać następnie tą subskrypcją Team, to wystarczy przejść do wersji roboczej, i tam są dostępne dodatkowe możliwości. Korzyść, która wynika bardzo istotna z tej subskrypcji Team, polega na tym, że gdy wprowadzasz tutaj pewne dane, także firmowe, to nie będą one wykorzystywane do szkolenia sztucznej inteligencji i coś takiego może okazać się dla ciebie bardzo cenne dla twojego biznesu. Tutaj pojawia się jeszcze możliwość tworzenia własnych GPTs i zobacz polega to na tym, że wykorzystujemy tutaj pewien taki poradnik i tutaj on pomaga nam stworzyć własny GPTs, ale możemy też go samodzielnie skonfigurować, nadać mu nazwę, opis, instrukcje. Czyli nadać pewną rolę temu GPTS i jesteśmy w stanie załadować do niego odpowiednią wiedzę. Mogą to być nasze materiały PDF, które posiadamy, mogą one przedstawiać różne zagadnienia dotyczące naszej firmy i jesteśmy w stanie we właściwy sposób z nich korzystać gdy uwzględniamy możliwości tego GPTs możemy się później między nimi przełączać aby jednak było to możliwe to także należy przejść do ustawień do tego panelu roboczego i tam zadbać o to aby stworzone przez nas GPTs w tej subskrypcji team nie były dostępne dla osób trzecich może i dla Ciebie ten chat GPT wersja Team okaże się czymś bardzo ciekawym. Przedstawi Ci znacznie większe możliwości od podstawowej płatnej wersji chatu GPT Jeśli masz pewne pytania w tym kierunku, to daj o tym znać. A jeśli chcesz dowiedzieć się krok po kroku, jak możesz korzystać z tej wersji płatnej czatu GPT plus oraz wersji Team, to zachęcamy, aby skorzystać z naszego kursu online. Jego najlepszą ofertę odnajdziesz na naszej stronie: Jak się rozwijać. Tutaj są wszystkie kursy, które dotyczą sztucznej inteligencji, jak i wiele innych. E, otrzymasz najlepszą cenę w tym miejscu, więc zachęcamy, aby wykorzystać te możliwości. I oczywiście, do zobaczenia w kolejnym materiale, które już niedługo się tutaj pojawi.